Dobrze. Dobry temat. Jest ktoś taki na sali, który nie boryka się z lękiem, nie boryka się ze strachem? Ręka do góry. Razem pogotowie rozwiemy. Prawowiecie? Wszyscy borykamy się z lękiem, wszyscy borykamy się ze strachem. I wszyscy, jak tutaj jesteśmy, możemy powiedzieć, że należymy do honorowego klubu przegrany. W niektórych sytuacjach wycofujemy się i nieraz oddajemy pole przeciwnikowi. Lęk jest jedną z najbardziej hamujących sił. Jest potężną mocą i tym, co wstrzymuje nas do tego, aby otrzymać to, co mamy w Chrystusie. Właśnie lęk. Tytuł tego zwiastowania, jak pokonać strach. Ostatnio, dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, jak budować wiarę. Tydzień temu słyszeliśmy zwiastowanie pod tytułem, jak chodzić w mocy. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak pokonać strach. Wszystkie kazania zatytułowane jak. Dzisiaj książkami, które cieszą się największą popularnością w księgarniach, są właśnie poradniki. To jest jak mieć dobre życie, jak być bogatym, jak być zdrowym, jak być pięknym, jak mieć dobre małżeństwo. Dobrze, kiedy Kościół daje odpowiedzi na te pytania, które stawiamy sobie w życiu. Jeżeli Kościół nie jest z tego świata, my jesteśmy razem z Chrystusem posadzeni w okręgach niebieskich, Słowo Boże mówi, ale żyjemy tutaj na ziemi i odpowiedzi, jakie daje Kościół, to nie tylko jak dotrzeć do nieba, ale też także jak żyć na ziemi, jak walczyć z lękiem, jak pokonywać strach, jak przekraczać ograniczenia. Wiecie, przeciętni ludzie żyją małym życiem, nie stawiają sobie wyzwań. Można dorobić jeszcze do tego religijną jakąś fajną notkę, że to wszystko fajnie brzmi, znaleźć werset, abyśmy poprzestawali na małym, abyśmy pobożne, ciche życie wiedli. I tak nie zdobywamy. To, co ja dzisiaj chciałbym zbudzić, to chciałbym nas zbudzić ducha zdobywców. Ducha zdobywców. Bez tego, bez ludzi, którzy mają serce zdobywców, którzy przekraczają ograniczenia, którzy mają nowy sposób myślenia, nie byłoby w ogóle żadnego postępu. Izrael nie wszedłby do ziemi obiecanej. Jozue stanąłby przed rzeką. Zobaczcie, często bywa tak, że to, co nas oddziela od błogosławieństwa, jakie mamy w Chrystusie, od miejsca, które On ma dla nas przygotowane, to wcale nie musi być coś potężnego. Czy ktoś z was widział na filmach, jak wygląda Jordan? Widzieliście? To nie jest Odra, czy Wisła, czy Dunaj. To jest rzeczka szerokości tej sali. I ona oddzielała naród wybrany od ziemi obiecanej. Tam wcale nie było wody potąd. Oni przechodzili, tak? Inna sytuacja, kiedy Mojżesz stanął z narodem wybranym przed morzem. Zupełnie inna powierzchnia. Tak? To nieważne, co cię oddziela, czy to jest coś małego, czy dużego. Z Bogiem jesteśmy w stanie przejść i pokonać każde ograniczenie. Słyszałem kiedyś historię o Aleksandrze Macedońskim. Słyszeliście o takim człowieku? Zwany inaczej Aleksandrem Wielkim. Niesamowity zdobywca. Człowiek, który kiedyś wszedł ze swoją armią i kiedy podszedł jeden z dowódców i powiedział, doszliśmy do końca mapy, to siadł i zapłakał. Mówi, to już nie ma nic do zdobycia? Wiecie co? I wyszli poza mapę. I poszli dalej. Przeciętni ludzie funkcjonują tylko w ramach mapy. Czyli w ramach tego, co znają. To praca, wszystko ułożone. 1500 co miesiąc. Poukładane. Ja mam spokojne życie. Nie stawiam sobie żadnych wyzwań. Nieprzeciętni ludzie wychodzą poza mapę. Wychodzą poza ograniczenia. Stawiają sobie, wierzę z Chrystusem, cel. Bóg daje wizję.
Ta wizja determinuje priorytety, które stawiamy w życiu. Dochodzimy do różnych rzeczy. Lęk towarzyszy każdemu z nas. Lęk jest przykrą emocją. Definicja mówi, że nie jest to miła, jest to przykra emocja. Taka pierwotna emocja o charakterze wrodzonym. W terminologii psychopatologicznej rozróżnia się lęk i strach. My dzisiaj tutaj mówimy w tytule o strachu, ale generalnie powinno być rozpoznać lęk. Wiecie, różnica między lękiem a strachem, kiedy rozmawialiby tutaj psychiatrzy, to jest taka, że strach to jest uczucie przed tym, przed czymś realnym, a lęk to jest przed czymś wyimaginowanym, przed czymś nierzeczywistym. Generalnie, kiedy zrobili badania Amerykanie, to wyszło z tego, że boimy się rzeczy, które najczęściej się nie wydarzają. Mam tu gdzieś notatki. Naukowcy odkryli, że 40% rzeczy, którymi się zamartwiamy, nigdy nie następuje. 40% rzeczy. A zamartwianie się to jest taka łagodna forma strachu. To taki delikatny lęk. Możemy nieraz powiedzieć nawet, że się o coś troszczymy. Ale to nie jest dobre. Biblia mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim. Tak? Nasze w modlitwach i błaganiach przynieście prośby, przedstawcie je Bogu. On ma rozwiązanie. 40% się nie wydarza, nigdy nie następuje. 30% wydarzyło się w przeszłości i nie mamy na nie wpływu. Boimy się czegoś, bo coś się wydarzyło w przeszłości. I to za nami chodzi. Często w formie jakiejś traumy. Zgadzacie się z tym? Bo coś się wydarzyło, tak? Ja dzisiaj jestem bardzo ostrożny. Jak idę gdzieś, to po tym wypadku, który miałem, to już gdzieś z tyłu głowy mi to siedzi. Widzę ludzi już, jak wchodzą na drabinę, bo się rodko jak pracujecie, ja już widzę wypadek prawie. Tak? Że wszyscy nie wchodzili wyżej niż 10 cm. Tu jeszcze takie zmiany na tym podium bezpiecznie, ale już wyżej jest trauma. Zostaje trauma. Bóg wierzy, że dzisiaj chce nas uzdrowić z takich rzeczy, amen? Te skrzydła, które widziała nasza siostra i to, co ty widziałaś, Dorota, też to wierzę, że to jest taki ona spokojna, to jest Boży pokój, który chce wylać w nasze serce dzisiaj. A te skrzydła i to, co wchodzi się, to jest Jego miłość, która chce uleczyć wszystkie zranienia z przeszłości. Nie musimy się bać rzeczy, które były. Często się ich boimy, ale źle, jeżeli nasze życie determinowane jest przez nasza przyszłość jest determinowana przez przeszłość. Żyjemy cały czas tym, co było, co się kiedyś wydarzyło. 30% rzeczy wydarzyło się w przeszłości i nie możemy tego zmienić. Kolejne 12% naszych zmartwień dotyczy losów innych ludzi, które i tak nie są naszą sprawą. 10% naszych zmartwień dotyczy chorób prawdziwych i wymyślonych. O, jak ja często słyszę, gdzieś mnie coś zakuło. Moja prababka chorowała na raka. Oj, to nie jest to. Wiecie? Znaczy to? Tak, ciśnienie mi skoczyło na 130, o ludzie, co to będzie? 130 na 85. Zatem mieliśmy taką sytuację, widzieliśmy. I ludzie rzeczywiście się boją. Kiedy zrobiono badania, myślę, że w Polsce wyglądało mi to podobnie, kiedy w Stanach zrobiono badania, ile osób choruje na choroby związane z układem krążenia, z układem szkieletowym, tak, z różnymi bólami i z innymi chorobami płuc i tak dalej, okazało się, że całe społeczeństwo jest chore. I żyjemy w lęku. Dzisiaj żyjemy w kulturze strachu. Zgodzicie się z tym? Cokolwiek oglądamy, napędza nas, będzie wojna. Górnicy wyszli na ulicę, wyjdą inni, będzie wojna w Polsce domowa, a tam od Ukrainy to ten, a tutaj to muzułmanie, tak? A tam w Izraelu, bo tam coś się dzieje i żyjemy w ciągłym lęku, w ciągłym strachu. A wypłaty nie dostanę, a mogę się rozchorować i tak dalej. Słyszałem taką historię, czytałem taką anegdotę o człowieku, któremu po śmierci firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła ubezpieczenia. To jest przykre, nie? Umierasz i nie wypłacają ci ubezpieczenia. To? Jak myślicie? Dla rodziny. Dla rodziny przykre. Człowiek ten nigdy się nie śmiał. Nigdy się nie uśmiechał. Uśmiechnijcie się. O, jak ładnie.
Człowiek ten nigdy się nie uśmiechał, nigdy się nie bawił, nie modlił i nie ryzykował. Nie próbował niczego nowego. Kiedy pewnego dnia umarł, firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty ubezpieczenia, bo nie można uznać za martwego kogoś, kto nigdy tak naprawdę nie doświadczył życia. Powiedzieli, sorry, winę tu, ale nie wypłacamy, tak? Naprawdę nie żyłeś. Nie żyłeś. Zabawna historia pokazuje, że nie można przeżyć życia, jeśli nie próbuje się nowych rzeczy. Nie podejmuje się ryzyka i nie ponosi się porażek. Żyjemy też, mam takie przekonanie i takie obserwacje, że żyjemy w kulturze, która nie sprzyja ponoszeniu porażek. Generalnie dzieci już kara się za to, kiedy popełniają błędy. Kara się za słabe oceny. Dzisiaj to się zmienia, bo jesteśmy coraz bardziej świadomi, ale no tak było. Ktoś spróbował źle zrobić i źle. Jeszcze do tego padają często gęsto słowa niosące śmierć za sobą. Jesteś głupi, jesteś nieudacznikiem, nie poradzisz sobie. To cię zniechęca. Później człowiek przyjmuje taką bezpieczną pozycję. Nie będę próbował niczego nowego, to nie popełnię błędu. A skoro nie popełnię błędu, nie będę ryzykował, to też nikt mnie źle nie oceni. Tak? Ostatnio słyszeliśmy takie stwierdzenie, że jedną z najbardziej hamujących rzeczy w przywództwie jest lęk przed tym, co ludzie o nas powiedzą. Ale nie tylko w przywództwie. Myślę, że generalnie my wszyscy bardzo boimy się tego, co ludzie o nas powiedzą. I to jest mocno hamujące. Ten lęk w różnej postaci się ujawnia, kiedy próbowałem sobie wypisać, czego się boimy. To tak, boimy się śmierci. Boimy się? Boimy się, często dopada nas. Jak przed nawróceniem bałem się śmierci. Teraz boję się zdecydowanie mniej. Nie chcę grać kojaka i powiedzieć, że się nie boję, ale bardziej boję się jakiegoś cierpienia i długotrwałej choroby niż śmierci, no bo wiem, że przechodzimy do lepszej rzeczywistości, że będziemy z Chrystusem na wieki, nasza ojczyzna jest w niebie, ale boimy się śmierci, boimy się choroby, boimy się samotności, zgadza się? Są takie osoby, nie podnoszcie rąka, na pewno są osoby, które boją się samotności. Wiecie, to jest przykre, kiedy człowiek pomyśli, że na starość może zostać sam. Ja znam, rozumiem ból ludzi, którzy są samotni. Bardzo często, kiedy patrzymy na osoby, które są w ośrodku, przyczyną uzależnienia jest samotność. Mówimy wtedy, koleżanka szklanka, tak? Braciszek kieliszek i koleżanka szklanka, tak mówią, tak? Najlepsza przyjaciółka, miłość mojego życia, butelka wódki. Często lęk przed samotnością. Boimy się biedy. Co będzie ze mną, tak? A jeszcze jak usłyszę informację, że za 20 lat ZUS będzie wypłacał 1/3 tego, co dzisiaj. To generalnie, kiedy ja zaczynam liczyć od pensji, którą mam, to dzisiaj bym dostał pewnie gdzieś jakieś 700 zł, to za 20 lat dostanę 200-300 zł. I zastanawiam się, czy już sobie w głowę nie szlepić, tak? Tak mówią, tak? I mówią, moja mama żyje za 900 zł po 30 paru latach pracy i wmawiają nam, że to oni mają dobrze. Tak? Wiecie co, za 800 zł przeżyć to jest dobrze? No to jest, mówię, to jest hańba. To uderza w godność człowieka. Tak? Za 200 euro przeżyć miesięcznie. To nie wiem, jak go usłyszał, to w ogóle. Nie, Krzysiu? To 200 euro przeżyć? To szok. A my mówimy, nam wymawiają, że to jest dobrze. Niech się cieszą ci, co dzisiaj tak żyją. I ci ludzie to słyszą, myślą, że rzeczywiście działa dobrze. I jak ten Robert zawsze mówi, i porcja emerycka, tak? Kurczak emerycki. Znaczy, wiecie, jak to jest kurczak emerycki? Porcja rozchodowa, tak? Tak, i kupuje za 2 zł, mówi, ja to mam dobrze. Dostaczki się gotują elegancko. Nie jest dobrze. Boimy się biedy. Boimy się ludzi. Boimy się ludzi często. Z
co pastor powie, co powie przełożony, co powie żona i mąż, może bójmy się nieraz szczerości w związku, w małżeństwie. Boimy się odrzucenia. Jest to jeden z największych lęków, który nam towarzyszy. To jest odrzucenie przez ludzi. Nie zrobię czegoś, bo zostanę odrzucony. Albo boimy się oceny. Wiele osób, nawet w naszej społeczności, kiedy pytam się, czy coś zrobić, czy jesteś gotowy pokonać ograniczenia i coś zrobić. Nie, ja nie. Pytam się, to tak wygląda jeszcze, jakby ktoś mówił, nie, ja to taki pokorny jestem przed Panem, to ja nie będę z tym pomogł. I to jest taki fajny religijny tekst, że to spokojnie, a ja uważam, że z lęku, że często z bliskiego poczucia wartości, że często z niewiary, że Chrystus jest ze mną i pomoże mi to zrobić. Amen? To naprawdę, bo możemy, jeżeli świat tak wiele może, to dlaczego my nie możemy? Oddaliśmy pole. Uważam, że jako Kościół oddaliśmy pole. Mówimy, że wszystko, co świeckie, to niedobre. Muzyka jest ze świata. Sztuka jest ze świata. Malarstwo, teatr jest ze świata. Rząd to już wiadomo. Świat całkowity. Oddaliśmy pole. Szkolnictwo, świat. Zamiast z Bogiem wchodzić, uważam, w te obszary, i mieć wpływ na ludzi, to daliśmy pole i mówimy, że to jest świat, że to jest wytwór szatana, na przykład muzyka. Wiecie, kto pierwszy stworzył muzykę? Wiecie, gdzie jest najwięcej muzyki? Gdzie koncert trwa 24 na dobę? Nie wiem. Wszystko, co jest tutaj i co jest ze świata, to jest tylko falsyfikator. Dlaczego jako dzieci może nie tworzyć pięknej muzyki? Zdajecie sobie sprawę z tego, że gro muzyki poważnej pisanej w średniowieczu później to była muzyka religijna pisana dla Boga? Bach chociażby. Piękne rzeczy, tworzone dla Boga z uniesienia. Obrazy, malarstwo. Tutaj, kiedy przyjeżdża nasz przyjaciel z Holandii, on był dosyć mocno związany malarstwem, bo malował w duchu tego świata. Nieprzemieniony sposób myślenia i to malarstwo potrafi naprawdę bardzo mocno człowieka związać. Ten można malować dla Boga? Można malować na chwałę dla Boga. Kiedyś uważało się, że taniec jest ze świata. No i pewnie, jeżeli, wiecie, wyginają się ludzie na dyskotece przy jakiejś muzyce i są pijani, naćpani i prawie, że porozbierani, no to wiadomo, że nie ma o czym mówić, dla kogo oni tańczą, tak? Ale czyż nie można pięknie zatańczyć dla Boga? To łamie moje serce, kiedy widzę ludzi, kiedy ludzie oddają chwałę Bogu nie tylko modlitwą, ale tych ekspresji i środków wyrazu jest naprawdę bardzo dużo. Można to zrobić wspaniale. Ostatnio oglądałem nabożeństwo z kościoła, które generalnie mi się bardzo podoba, to co się tam dzieje, bardzo żywa wiara. To tam, wiecie, młodzież lubi nie do takiego kościoła. Tam jest tak, że w czasie nabożeństwa są ustawione sztalugi. Ci młodzi ludzie wyrażają swoją miłość do Boga też malując. Tu jakaś grupka tańczy, tu muzyka gra. Jest ekspresyjnie bardzo, moglibyśmy powiedzieć, że też nowocześnie, czy to nie jest świat czasami. Ale ci ludzie kochają Jezusa. Wiecie, że Bóg przemawia przez obrazy, zgadza się? Przemawia? Przez wizje różne. Dzisiaj mieliśmy tego dowód, kiedy modliliśmy się przed nabożeństwem. Siostry dzieliły się pięknymi obrazami, niesamowite. Skrzydła, anioł, który tutaj macha skrzydłami. Można to namalować? Ale nie, no, tylko jest napisane, żeby wszelką podobiznę, tak, żeby nie ma obrazy, tak? Zaraz znajdziemy werset na wszystko. Wszystko można zgasić. Ci powiem wam tak, że Biblia jest bardzo spójna, bardzo sprzeczna. Wczoraj, kiedy zastanawialiśmy się z moją żoną, jak to jest i nie wiem, kiedy w Biblii czytamy, że wystarczy, żeby mieć wiarę jak ziarno gorczycy, tak? A można już powiedzieć tej górze. Przesuń się. Pamiętacie ojca chłopaka chorego na epilepsję, który przyszedł do Jezusa, mówiliśmy 2 tygodnie temu o tym i powiedział, wierzę, pomóż niedowiarstwo moje. Tak?
Tak? Czyli miał jakąś miarę wiary, ale potrzebował więcej. No znowu w Jakubie czytamy, a jeśli ktoś prosi, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, bo jeżeli wątpi, to nic nie dostanie. Zastanawiam się, czy ten mężczyzna, który prosił o syna, przecież tam jest napisane w razie, że on miał też jakąś dozę zwątpienia. Mówił, pomóż mu niedowiarstwu, dostał czy nie dostał? Syn został zdrowiony. Czyli są fragmenty, które trudno nam dać odpowiedzi. Ja nie znam dzisiaj tej odpowiedzi. Cieszę się, że tam w niebie, kiedy stanę przed Bogiem, to będziemy mogli go zapytać, jak to jest. Tak? Wiele takich fragmentów. I trudno jest być takim i powiedzieć, no bracie, ty masz 99% wiary, 1% miejsc wątpienia, dlatego nie dostałeś. Ja tak nie powiem. Nie, bo wiem, że w nas się toczy walka. Zależy, co karmimy. Mówiliśmy o tym. Boimy się różnych rzeczy. Boimy się, co powiedzą inni. Boimy się starości. Kocham ludzi, którzy pogodzili się ze swoim wiekiem. Ja też powoli się godzę ze swoim wiekiem. Którzy pogodzili się ze swoim wiekiem i żyją. Kiedyś słyszałem osoba wykładowczyni, kiedy uczyłem się, powiedziała, że każdy wiek ma swoje piękno, ma swoje plusy i minusy. Kocham ludzi, którzy mają 60, 70, 80 lat i nie narzekają na swój wiek i z godnością wiedzą, że to jest jakiś proces, tak? 60 to tak, przyjdą po mnie zaraz, tak? Czego się jeszcze boimy? Kompromitacji pająków. Są osoby, które boją się pająków? W imieniu Jezusa. Niech to odejdzie. Myszy? Tak? Wysokości czarnego kota. Są osoby, które boją się kary, które boją się popełnić jakiś błąd, ale są osoby, które boją się sukcesu. To jest ciekawe, kiedy zacząłem ten temat badać jakiś czas temu, okazało się, że ludzie nie boją się tego, że mogą coś zrobić i mogą popełnić błąd, ale boją się często tego, że mogą to zrobić i im się powiedzie. Co wtedy inni powiedzą? Wow, zrobię magistra, bo pomyślą, że się wynoszę nad innych, tak? A doktora to nie, to ludzie to już. A boją się, że coś osiągnę. Wybuduję dom. Nie. Ten pastor opowiadał niedawno, że przeprowadził się do nowego domu. 70 osób odeszło z kościoła. Nie mogli tego przeżyć. Pastor z bardzo dużego kościoła opowiadał, że przyjeżdżał do kościoła takim zdezelowanym autem. Ledwo jeździło, robił tyle hałasu, to parkował kilka ulic wcześniej przed kościołem, żeby nie robić sobie wstydu i ludziom z kościoła. Nie? I pewnego razu kupił nowe auto, bo błogosławił, kupił nowe auto i mówi, ja teraz też nie powiadę się nowym autem w kościele, bo ludzie powiedzą, że przecież mógłbym dać na misję czy coś, tak, kupiłem auto, to takie cielesne. I zaparkował znowu trzy ulice i wychodzi, a tu siostra z kościoła wychodzi z pięknego auta też. Pastorze, pastora auto? A on mówi, kim wstrzymał? Tak, on mówi, chwała, bo w końcu nie będę się musiał wstydzić. Boimy się opinii, tak? Żeby się nie rzucać w oczy, żeby się nie wypowiadać. Ja myślę, że tutaj komunizm zrobił swoje. Tu jest wiele czynników, ale między innymi lata niewoli też Polski i walki i tak, wiecie, wszyscy muszą być po równach inne ludowe. Boimy się publicznych wystąpień, boimy się wyzwań, klasówek. Ja do dzisiaj się śmiał klasówki, nie wiem dlaczego. Została mi trauma. Nie macie tak? I nie wiem. I budzę się, ludzie, nie wiem. Możemy się bać nowej pracy, nowych relacji, przeprowadzki. Tak? Relacji często się boimy. Boimy się ludzi, boimy się zaryzykować w relacji. Zamykamy się jak małża w skorupie, jak jesz, wystawiamy kolce, siadamy często gdzieś z tyłu i tylko się kończy i uciekamy. Zgadza się? Wiecie, miejsce siedzenia może nawet pokazać, odzwierciedlić stan serca i to, czy ktoś się boi, czy nie. Ja taka biedna myszka siądę z tyłu, ale religijnie powiem jeszcze do tego, żeby ją mówię ostatnio pierwszymi.
mam wytłumaczenie na wszystko, tak? Nie? Ja nie mówię tutaj, nie generalizuję teraz, bracia i siostry, nie czujcie się zakłopotani, bo jak przyszliście na ostatni, wiadomo, siadam z tyłu. Ale są ludzie, którzy tu jest pusta sala, przychodzą i siadają w największym kącie, na końcu się chowają. To terapeuta obserwuje to często i my na tej bazie pracujemy też z ludźmi, widzimy na spotkaniach terapeutycznych, jak to siada, jak to wchodzi do sali, to wszystko mówi o człowieku. Wiecie, że wszystko mówi o człowieku? Wszystko jest komunikatem. Mamy takie słupy tam na sali wykładowej, mam takie osoby, że mam wrażenie, że one chcą wejść w ten słup i być niewidoczne. Z strachu, z niskiego poczucia wartości często, nie? Przełamujmy to. Starałem się przełamać. Wiersz Bożego Słowa, drugi list do Tymoteusza, 1,7, otwórzcie. Znamy ten fragment? Albowiem nie dał nam Bóg ducha, nie chodzi tu o bojaźń Bożą, ale chodzi tutaj w oryginale, jest w Grece słowo pneuma delias, czyli duch, wiecie jaki duch? Tchórzostwa. Duch tchórzostwa. Jest tak w oryginale przetłumaczone. Nie dał nam Bóg ducha tchórzostwa, ale jakiego nam dał ducha? Świętego. Który jest jakim duchem? Miłości i trzeźwego myślenia, powściągliwości. Czyli lęk, nie mówię o tym strachu przed czymś realnym, że wstaję na wieżowcu i boję się, że spadnę. To jest okej. To jest naturalne, ale ten lęk przed rzeczami, które się nie wydarzą, którymi diabeł nas napędza, jest właśnie od niego. Albowiem to nie Bóg nam daje ten lęk. Jeżeli nie Bóg, to kto? Diabeł. Daje nam diabeł. Diabeł sprawia, że boimy się, że lękamy się, że cały czas żyjemy w strachu, że cały czas procesujemy i tam w tej głowie zachodzą procesy i myślimy, troszczymy się i boimy. Ten duch to jest duch tego świata. To jest duch, który chce powstrzymać nas, abyśmy przekroczyli granice i osiągnęli to, co jest dla nas w Chrystusie. Gdyby Jozue się poddał temu duchowi, a myślicie, że się nie bał? Bał się. Tak. Bał się. To nie osiągnąłby ziemi obiecanej. Odwaga to nie jest brak lęku, ale to jest działanie mimo lęku. Niedawno czytałem na jakimś portalu społecznościowym, ktoś napisał, że z Bogiem i muszę się niczego bać i niczego się nie boję, coś takiego było nam napisane. Ja mówię, to nie do końca tak jest. Mamy lęk, ale pokonujemy go z Bogiem, bo On jest z nami. Lęk jest normalną emocją i odwaga nie polega na tym, że nie mamy lęku. Nawet jeżeli rozmawiacie ze sportowcami, a szczególnie z ludźmi, którzy uprawiają sporty walki, to mówią, tylko głupiec się nie boi. Wychodzę do ringu skoncentrowany i boję się, ale mimo tego pokonuję ten. On mnie nie paraliżuje. Tak jak ja dzisiaj tutaj siedzę, też odczuwam tremę. Wysycha mi w ustach, tak? Przygotowywałem się. To są wszystko objawy jakiegoś lęku, ale pokonuję to. Mógłbym wsiąść tutaj i powiedzieć, co ja mogę Pan powiedzieć? Nieraz tak widzę i ludzie palą od razu na początku. Wychodzę, jak ja na początku kazania. Wiecie, ja nie wiem, czy mogę o coś powiedzieć, ale... Tak? No to jak ty nie wiesz, to kto ma wiedzieć? Jeżeli wychodzisz do przodu i nie wierzysz w to, że Bóg cię tu postawił, czy grasz, czy śpiewasz, czy mówisz ogłoszenia, cokolwiek, że masz coś wartościowego do przekazania, to nie wychodzisz. Jeżeli wychodzisz do przodu modlić się o chory, a nie wierzysz, to bardzo cię proszę, nie wychodź. Nie wychodź. Czy są sytuacje trudne? Teraz jedna z naszych sióstr przechodzi przez dramatyczną sytuację, jest mała, i mała jest w krytycznej sytuacji. I słyszeliśmy o tym ostatnio. I chciałbym, żeby o taką sytuację modliły się osoby, które mają wiarę, że Bóg może ją uzdrowić. A nie wszyscy. Opcjonalnie. Niedawno słyszeliśmy tutaj, pastor Adam Piotrowski mówił o tym, że kiedy Piotr wszedł do pokoju modlić się o Tabitę, to wszystkich wyprosił. Czytamy uzdrowienie, o uzdrowieniu syna przełożonego synagogi. Pamiętacie tę historię? To jest taka historia, gdzie
to on przychodzi do Jezusa i prosi, żeby Jezus poszedł po ten syn czy córka? Córka chyba, tak. Córka tam jest chyba. Pokażmy dziecko przełożonego synagogi, tak? Płci bliżej linii znanej, bo nie pamiętam. I tam po drodze jeszcze przychodzi ta kobieta, która od 12 lat chorowała na krwotok. W międzyczasie ona dotyka się szaty, zostaje uzdrowiona. Jezus mówi, córko, wiara twoja cię uzdrowiła. I przychodzą ludzie i mówią do tego przełożonego, nie truć już mistrza. Twoje dziecko nie żyje. A Jezus mówi, nie. Bierze ze sobą Piotra, Jana i Jakuba. Bierze tylko trzech. Albo całe grono uczniów. Przychodzą do tego domu, a tam jest rozpacz. Niektórzy się śmieją z Jezusa, bo widzą nieboszczyk leży, a Jezus przychodzi modlić się uzdrowienie, to stukają się w głowę i się śmieją, a jedni rozpaczają. To dwie strony. I Jezus każe wszystkim wyjść. Wiecie dlaczego? Z powodu braku ich nie. Z powodu braku wiary. Wczoraj zastanawiałem się, czy dobrą rzeczą jest, kiedy na nabożeństwach modlimy się o coś poważnego i stoimy tutaj i 90% ludzi stoi jako obserwatorzy. Zastanawiam się, jestem, myślę, bo to też rozmawiam z braćmi, czy kiedy są takie poważne modlitwy, to nie zrobić się, nie poprosić liderów, którzy mają wiarę. Powtarzam, liderów, którzy mają wiarę w to, żeby się modlić. Dlatego, że się modlą, że są liderami. To są dwie różne rzeczy. Ja nie zawsze mam wiarę i wtedy się nie będę modlił. No bo po co? Jak ja nie wierzę. Tak? A nieraz jest tak, że mam wiarę 100%. To wtedy wykorzystaj to. To czy w takich sytuacjach nie wyjść nawet z taką osobą na modlitwę do pomieszczenia obok i wziąć tylko dwie osoby, które mają pewność, że ta osoba zostanie dotknięta przez Boga. I no, to biblijny wzorzec. Wyjdźcie. Tak? Zastanawiam się, dzielę się z wami, otwieram moje serce przed wami. Zastanawiam się, czy gdzieś nie popełniam nieraz błędu. Bo jeżeli jest środowisko niewiary, to wiecie, że Jezus nie mógł nic zrobić? Z powodu braku wiary. Tam jest napisane niewiele cudów uczynił. I odszedł. Jezus nie? To czy nam to nie przeszkadza? To ileż bardziej, tak? Również nam przeszkadza. Somatycznie towarzyszą nam pewne rzeczy przy lęku. Ja właśnie jestem w obszarze psychopatologii. Jedną z podstawowych przyczyn nerwic i zaburzeń nastroju jest właśnie lęk. Depresje, zaburzenia nastroju, nerwice, genezą podstawy jest lęk. Somatycznie, czyli tak fizycznie towarzyszą temu często bladość skóry, gęsia skórka, wzrost napięcia mięśniowego. Ci, którzy się boją, często pospinane mają wszystko. Stres odkłada się tutaj bardzo często. Wychodzi ktoś do modlitwy, go łapie tutaj, czuje wszystko pospinane, już wiem, że człowiek jest zestresowany. Muszę mieć Bożego objawienia, żeby powiedzieć, wyluzuj, tak? Bo to wszystko jesteśmy duszą, duchem i ciałem. To wszystko jest spójne. Mimika wyrażająca strach, wzrostętna, obkurczenie śledziony, przyspieszony oddech, rozszerzenie naczyń obwodowych, suchość w ustach, właśnie, co ja mam. Wzrost adrenaliny we krwi, wstrzymanie perystaltyki jelit. Trudne słowo. Co to jest takie fajne? Perystaltyka, tak? Pracy jelit. Zobaczcie, to może być lękiem spowodowane. Mam od razu żeby przestało. A to może nie tu jest problem. Przyspieszona akcja serca i rozszerzone źrenice. Znacie to przysłowie? Strach ma? Wielkie oczy. Czy ma rozszerzone źrenice? Albo brał? Co? Stanowić pobudzającego? Tak? Albo jest po prostu wystraszony. Przychodzi. Strach ma wielkie oczy. Emocjonalnie może towarzyszyć nam poczucie ściskania w żołądku, dreszcze, niepokój, poczucie przestrachu, nawet przeczulenie. Zobaczcie, jak działa strach. Czytałem niedawno historię o człowieku, który
który nie znał języka angielskiego, ale bał się spróbować nauki, bo nie chciał ponieść porażki. Wiecie co? I znalazł nauczyciela i poprosił go, tego nauczyciela, żeby nauczył go zamawiać posiłek w restauracji. Tak, mieszkał za granicą, no i wiecie, głodny, chciał coś zjeść, poszedł do restauracji. I ten nauczyciel nauczył go trzech słów. Wielki hamburger, Coca-Cola. Super, nie? Gość codziennie przychodził do restauracji. Podnosił rękę. Frytki, hamburger, Coca-Cola. No i jadł. Jadł w jakimś czasie już go lekko zemdliło. Tygodnie, po dwóch, po miesiącu. Wiecie, to jest dobre na raz, jak wskakujemy do marmolata, że nie obieść, ale tak codziennie to nie jest zbyt miłe. Jak poszedł do tego nauczyciela, mówił, to naucz mnie coś innego, proszę, mam dosyć. Mdli. Nauczył go kolejnych słów. Jajka, tosty, sok. No i przyszedł z tego pracy zadowolony. Dzisiaj to sobie zjem coś innego. Jajka, tosty, sok. A kelner, jak raz uśmiechał, pyta, a czy jajka mają być na twardo, czy sadzone? A jak tosty mają być wysmażone? A czy sok ma być jabłkowy, czy pomarańczowy? Jak mówią, szczelił karpia, frytki, hamburger, Coca-Cola. Został przy stałym menu, był fanem tego jedzenia, tak? Nie zaryzykował, tak? Nie chciał się nauczyć więcej. Bardzo często wielu z nas żyje na duchowych i nie tylko frytkach, hamburgerach i Coca-Coli, bo boimy się, ponieważ nie chcemy nawet podjąć próby zrobienia czegoś nowego, bojąc się, że się nie uda, że poniesiemy porażkę. Ten lęk nas paraliżuje. To jest potężna duchowa siła wstrzymująca. To jest to, czym diabeł też uderza w nasze życie w Kościół, żebyśmy nie wchodzili w miejsce swojego powołania. Słyszeliście takie proroctwa, przyjeżdża ktoś, ostatnio też mieliśmy gościa, nieraz jak przyjeżdżałem za granicę, mówią, na tej sali są pastorzy, są liderzy, są ewangeliści, są misjonarze. I później my czekamy, aż się proroctwa wypełnią i robimy totalny błąd. Wiecie co, bo nie czeka się na wypełnienie proroctwa. Czy się czeka? Jak myślisz? Siedziałam. Tak. Ja pamiętam do mnie słowo kilkanaście lat temu, tutaj w tej sali na Bożec. Wiecie, jak przyjechałem na terapię. Jak, no, wiecie, jak było, większość z was mnie zna. I wtedy usłyszałem proroctwo z Księgi proroka Izajasza 61 o tym, że Bóg wzbudza z takich ludzi, tak, że uczyni ich dębami sprawiedliwości, że będą liderami, że będą kaznodziejami. Później przyszedł czas, gdzie dostałem propozycję, żeby głosić. Wiecie co, pierwsza myśl moja była taka, co ja im powiem, ja stanę przed Kościołem, przecież ja niedawno jeszcze byłem uzależniony, to są ludzie mądrzy, wykształceni. Oni znają Boga, chodzą 20-30 lat z Bogiem, co ja biedny żółt im powiem. Pierwsza myśl, ale to jest o diabła. Druga myśl, chcesz, działa. Tak, działa. I Bóg prowadzi później. I patrzę na życie niektórych z nas. I patrzę na Boży potencjał, który jest w was. Jesteście piękni w Bożych oczach i macie niesamowity potencjał. Każda osoba tutaj jest za. Ale to, czy wejdziesz w miejsce swojego poprzeznaczenia, które jest w Bogu dla ciebie przygotowane, zależy tylko od ciebie. To, że ja mam Bogu, to od Boga zależy. Nieprawda. Bóg już ci to dał. Jakie Bóg ma o nas myśli? O pokoju, nie o niedoli, aby natchnąć nas nadzieją, zgotować przyszłość. Abyśmy byli, abyśmy owocowali. Abyśmy wydawali owoce. A my czekamy często. Ja mam taki obraz, że wiele osób funkcjonuje w ten sposób, jak taki sportowiec, biegacz, który w blokach cały czas czeka. Który czeka. Ma słowa prorocze nad życiem wypowiedziane, ale czeka, nie zrobi nic w tym kierunku. Nie bójmy się, przekroczmy ograniczenia, zróbmy krok wiary. W Bożym Słowie, może jeszcze to powiem,
nie możemy podobać się Bogu, to jest bardzo ważna informacja, unikając wszelkich wyznań. Nie możemy wieść udanego życia, jeśli nie podejmujemy ryzyka. W liście do Hebrajczyków 11:6 czytamy: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Tu mamy lęk, a na drugiej stronie szali będzie co mamy odwagę. Ja mówię, nie bój się, tylko mamy wiarę. Bez wiary, jeżeli ulegam lękowi, nie mogę podobać się Bogu. Nie mogę podobać się Bogu. W Biblii, słyszałem o tym, gdzieś nie sprawdzałem, możecie sprawdzić, 366 razy mamy napisane nie bój się. A każdy dzień plus jeden dzień na wypadek, kiedy jest zdrowy przestępny, tak? Skoro Bóg uznał, że potrzebujemy tego tak często, to też wiedział, że to będzie nasz problem. Tak? Dał nam antidotum, bo Słowo Boże jest lekarstwem, jest antidotum na nasz lęk, na nieprzemieniony sposób myślenia poddany lękowi. Bóg jako antidotum dał swoje Słowo. Jako lek, jako lekarstwo. Jego Słowo jest lekarstwem. Dlatego tak często czytamy, nie bój się, nie bój się. Potrzebujemy zwyciężać kulturę strachu, która jest wszechobecna dzisiaj w tym świecie. Kultura strachu, kultura lęku. Kiedy staniemy przed wyzwaniem, które przekracza nasze możliwości, może to jest właśnie terapia. Musisz sobie 6 miesięcy tutaj wytrwać, boisz się, ja sobie nie poradzę. Mnie kiedyś myśl o tym, że będę cierpiał, lęk przed cierpieniem, po odstawieniu narkotyków blokowała przed tym, żeby cokolwiek zacząć. To był właśnie lęk. Bo ja się będę tak męczył. I najlepiej nie robić nic, nie? Fakt, tydzień się przemęczysz, ale później masz z głowy czy 2 tygodnie. Ale ta myśl była obsesyjna, ten lęk, żeby tylko nie dopuścić do głodu, bo to boli. Wiecie, to jest diabelstwo, które nas trzyma, które nas usidla. Kiedy stajemy przed wyzwaniem, kiedy Bóg nas prosi o zrobienie czegoś, co wydaje nam się niemożliwe do zrobienia, musimy przekonać samych siebie i pokonać strach, pokonać lęk, niepewność, które próbują nami zawładnąć. Teraz pomocne są wtedy głęboka świadomość i deklaracja. I 3 rzeczy króciutko, o których powiem. Pierwsza rzecz, która jest pomocna, to jest ta, że Jezus jest z nami, Jezus jest ze mną i On ma wszelką moc. Amen? Czytamy, dana mu została wszelka moc. Czytamy w Ewangelii Mateusza 28, od 18, 20. Czytamy takie słowo. Otwórzcie Boże Słowo. 28, od 18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich takie słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I dalej czytamy. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co nam przekazałem. Dalej czytamy niesamowite słowa, niosące życie, zobaczcie. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie chcę wchodzić głębiej, bo werset jest niesamowity, możemy bardzo dużo o nim mówić, ale po pierwsze, dana została Jezusowi wszelka moc i On jest z nami. On powiedział w swoim słowie, nie porzucę cię i nie opuszczę. Musimy w to wierzyć, uwierzyć to w sercu. Zobaczcie, kiedy uczniowie dostali nakaz, ten wielki nakaz misyjny opisany tutaj, Jezus wymagał od nich czegoś, czego sam nigdy nie robił. Powiedział, idźcie na cały świat. A on nigdy nie wychodził poza Judea, Samarię. Kiedy są osoby, które były w Izraelu, tak, to wiecie, że ten teren jest bardzo mały. Tam można w jeden dzień przejść przez to, gdzie Jezus chodził. On się poruszał, Genezaret, Betania, to był bardzo mały obszar, a do nich mówicie na cały świat. Chłopie, też myśmy poza te wioski nigdy nie wychodzili. A ja tylko busikiem do Jeleniej z powrotem jeździłem. Nic więcej nie widziałem, a ty mówicie na cały świat. Będziesz głosił w Stanach, będziesz w Niemczech usługiwał, tak? Jezus to samo zrobił w stosunku do nich. I poszli, czynili znaki cuda. Pokonali ograniczenie, bo uwierzyli w Jego słowa, że On jest z nimi i Jemu dana jest wszelka moc. Co więcej, On tą moc im przekazał. Tchnął Ducha Świętego, w Dzień Zielonych Świąt, stali na pełni Duchem Świętym i wtedy
działy się wielkie rzeczy. Po drugie, Bóg oprócz tego, że jest i że dana mu jest wszelka moc, On jest z nami wszędzie. Ważna myśl. Myślimy, że Bóg jest Bogiem wyżej często, tak? Wtedy, kiedy jesteśmy na takim duchowym niesieniu, albo kiedy nam się powodzi, to Bóg jest z nami. A kiedy mamy doświadczenie, kiedy przychodzimy kryzysy, kiedy nie powodzi nam się finansowo, myślimy często, że Boga nie ma z nami. To nieprawda. On mówi, choćbyś nawet szedł ciemną doliną, tak? Nie będę się bał, bo Ty jesteś, Panie, ze mną. Mojżesz, kiedy otrzymywał tablicę na górze Synaj, Bóg był z nim, mówił do niego, ale kiedy schodził na dół, przechodził przez doświadczenie, kiedy ludzie mu nie ufali, kiedy zarzucali mu kłamstwo, Bóg też był z nim. Józef, Bóg był z nim, kiedy miał sny prorocze, kiedy dzielił się z braćmi, kiedy było wszystko dobrze, ale kiedy był w studni, to myślicie, że nie było z nim Boga? A czy jak był w więzieniu, to był z nim Bóg? Tam czytamy wyraźnie, a Pan był z nim. No to zaraz było widać. Tak? Zaraz było widać, ta Boża obecność, Boża chwała wokół tego człowieka objawiała się w ten sposób, że wszyscy to widzieli. I ze względu na przychylność Bożą, która była na nim, wszyscy korzystali. Egipt skorzystał. I dzięki temu skorzystał też Izrael później, w latach głodu. Byli ludzie przygotowani. Bo Bóg niesamowicie go namaścił, był z nim w każdej sytuacji. Bóg nie jest tylko Bogiem szczytów, On jest również Bogiem największego dna. Wtedy, kiedy jesteś, można powiedzieć, przynajmniej dziurze, kiedy jesteś w takiej sytuacji, gdzie myślisz, że wszyscy cię opuścili. Czytaj Psalm 27. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż mam się będę? Pan ochroną życia mego? Kogóż mam się lękać? A później czytamy choćby ojciec i matka mnie opuścili, to Bóg jest ze mną. Zobaczcie, Paweł, kiedy był w więzieniu, kiedy był w Rzymie, w tym więzieniu domowym, kiedy był przesłuchiwany, doświadczył tego, doświadczenia, takiego typowego doświadczenia Chrystusowego, mówi tak. W jednym z jego listów, nazwanym Paweł śpiewem, chyba w drugim liście do Tymoteusza, to jest ten, tak, on tam pisze o tym, że boju dokonał, wiarę zachował, ale też pisze, wszyscy mnie opuścili. Znacie ten fragment? Ale tam jest jeszcze coś bardzo ważnego napisane. Ale, i to ale, czyli potężny wyrzucony, mówi tak, wszyscy mnie opuścili, ale Pan był ze mną. Znacie to uczucie? Nieraz tak bywa. Wszyscy mnie opuścili, nie ma nikogo wokół mnie i będziemy przechodzić przez takie sytuacje. Mimo tego, że jesteśmy w kościele, jesteśmy braćmi, siostrami, ale wiecie, nie zawsze słuchamy Ducha Świętego i potrafimy wyłapać, że ktoś potrzebuje wsparcia. Nieraz ludzie czują się bardzo samotność w tłumie. Może być w kościele, być samotny, nie mieć z nikim relacji. Ale Pan jest ze mną. I trzecia rzecz. Mam wiarę do tego, co potrzebuję zrobić. Jeżeli Bóg stawia przede mną wyzwanie, to musimy też wiedzieć, dobrze jest wiedzieć, że mamy odpowiednią wiarę. Nieraz tłumaczymy się, że nie mamy wiary. Biblia mówi o tym, w liście do Rzymian 12:3, czytamy o tym, że każdemu została dana miara wiary. Wcale tej wiary nie potrzebuje, nie wiadomo jak wiele. Tyle, co Bóg ode mnie wymaga, to tyle tej wiary dostaje. Oczywiście mamy ją pielęgnować i rozwijać, ale mamy tą wiarę. Bóg dał nam miarę wiary do tego, żeby przejść przez doświadczenie, żeby wykonać Boży plan. Bo On jest z nami, On ma wszelką moc, On jest z nami wszędzie. I teraz przeczytajmy list do Jakuba, 4:7. Słowo Boże mówi, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał książkę C.S. Lewisa, Listy Starego Diabła do Młodego Diabła? Czytaliście może taką książkę? Bardzo fajna lektura. Polecam. I tam jest pokazane, że jednym z takich największych błędów w myśleniu dzisiaj współczesnego człowieka na temat naszego przeciwnika, to jest taki, że go nie ma. Diabeł, demony, wybys. Ludzie tak myślą. A drugi błąd, przeciwny biegun, to jest nadawanie diabłu i demonom zbyt wielkiej rangi i stresowanie się z tego powodu. Co jakby we mnie diabeł uderzy, jak mnie zaatakuje. Pewien rolnik miał pole wielohektarowe. Turysta przechodził i zobaczył tego rolnika. On siedział sobie w takim bujanym fotelu. Palił fajkę. Tak?
zarośnięty, pole zaniedbane totalnie. Mówi do niego, czyje to pole? Mówi moje. Ale to nie można posadzić jakiejś kukurydzy. Ryzyko, szarańcza przyjdzie zje. Tak. No to może jakiś rzepak czy coś, a to jeszcze jakieś tam, może to jakaś choroba może dopaść, tak? A może posadzić trawę i jakieś zwierzynę, tak? Zacząć hodować kropy, mleko z tego będzie jakieś mięso. Nie, tyle chorób się, choroba wściekłych krów jest też, nie? Lepiej nie ryzykować, lepiej nic nie zrobić. Dalej się dzieje. Często tak wygląda, że w naszym życiu, że boimy się jakiegoś ryzyka i mamy do zagospodarowania potężne obszary. W Chrystusie macie talenty niesamowite. Moglibyśmy naprawdę jako Kościół, to słowo użyte w Dziejach Apostolskich najczęściej, kiedy mówi o tym, że byli razem, to jest słowo tłumaczone na angielski jako akord, jako harmonia. Oni byli razem, oni współbrzmieli. Wiecie, ci z was, którzy znają się trochę na muzyce, to wiecie, że w akordzie jest kilka dźwięków. Zazwyczaj 3, 4, 5 może być, tak? I kiedy je razem się uderza, mimo tego, że każdy jest inny, tak jak my, robi się piękna muzyka. To jest właśnie Kościół. Każdy jest inny, ale kiedy razem jesteśmy, to robi się piękna muzyka dla Boga. Taka piosenka była kiedyś We are the champions, my friends. Znacie tę piosenkę? Tak? Wiecie, jakie jest najważniejsze słowo? We. Także co ono znaczy? My. My jesteśmy zwycięzcami. Nie ja, ty, bo dzisiaj się wpaja, jesteś zwycięzcą. Sam jesteś zwycięzcą. Jesteś sam nie dasz rady. Ale my razem, jako Kościół, jesteśmy zwycięzcami. To jest niesamowite. W jedności Ducha Świętego, namaszczenie Jego Świętym Duchem, z Chrystusem Panem, który jest głową Kościoła, jesteśmy zwycięzcami? Jesteśmy zwycięzcami. Bądźcie trzeźwi, to jest list Piotra, pierwszy list Piotra 5:8-9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik. Jaki przeciwnik? Diabeł. Co robi? Chodzi. No chodzi. Wiecie, nie wiem, oglądaliście jakiś National Geographic albo Animal Planet, jak jakaś jedna słabsza, jakieś jedno słabsze zwierzę, słabsza jednostka się odłączy, to wiecie, co się dzieje od razu? No tak, chodzi w koło i co, no, nie uderza w te najsilniejsze, kiedy są zbite jest stado, bo wie, że obędnie. Ale spróbuj się odłączyć. Największym, wiecie, jak najbardziej można wyrządzić szkodę Kościołowi? Przestań do niego chodzić. Tak? Odłączasz się wtedy, tylko ryzykujesz bardzo. Przeciwnik chodzi w koło, patrząc, jak lew ryczący. To nie jest lew ryczący. Lew jest jeden. Z rodu Judy, jego imię to Jezus Chrystus. Jezus, lew z rodu Judy. Diabeł zawsze jest po drugą. Niektórzy ludzie mówią tak, jest Bóg, jest diabeł. Wiecie, że to jest nieprawda? Jest Bóg i jest diabeł. On jest odbiciem aniołów, które służą Bogu. Jest archanioł, Michał i tu jest diabeł, a nie na równi z Bogiem. To zupełnie nie może, bo to jest stworzenie. Także nie nadawajmy mu zbytniej rangi, ale też nie lekceważmy go. Bo on chodzi jak lew ryczący, patrząc kogo by pochłonąć. I co my mamy zrobić jako wierzący? Przeciwstawić mu się jak? To jest klucz. Mocni w wierze. W angielskim czytamy standing firm, czyli to możemy to przetłumaczyć. Stójcie solidnie, stójcie mocno, pewnie, silni w wierze. Słowo przeciwstawcie się oznacza dać mu opór, stawić opór, sprzeciwić się, odeprzeć atak. Odeprzeć atak. Widzicie do Hebrajczyków 10:39 czytamy. Lecz my nie jesteśmy z tych, co się cofają, ale z tych,
nie jesteśmy z tych, którzy cofają się i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wiecie, że to jest mój ulubiony werset w Poczekali do dentysty? To jest mój ulubiony werset w Poczekali do dentysty. Bo tak, jedną nogą jestem tu, drugą już jestem z powrotem. Jeszcze jak słyszę, nie. Tak? Wtedy sobie odpowiadamy, czy my nie jesteśmy z tych, co się cofaną, cofają i giną. Czyli nie zginę, no. Wchodzę wtedy, a tu miły taki pan. Dzień dobry, panie Maślewski, co robimy dzisiaj? A co zmienię? Nie jesteśmy z tych, co się cofamy. Chrześcijanin bez wiary jest jak balon bez powietrza, z którego uszło powietrze i bez wiary też jesteśmy bezbronni. I teraz tak, kiedy mamy wiarę, jesteśmy zwycięzcami, ale kiedy nie mamy wiary, jesteśmy bezbronni. Nie lekceważmy przeciwnika, przeciwstawmy mu się mocnym wierze. Sama wiara to jest kolejny temat, sama wiara też nie wystarczy. Bo w kluczowym fragmencie Bożego Słowa, który bardzo lubię, w 13 rozdziale listu do Koryntian czytamy, że sama wiara, gdybyśmy mieli wiarę, żeby powiedzieć tej górze, rzuć się tam, ona to zrobi, ale bez miłości to ona nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Potrzebujemy rozwoju wiary czynnej, wiary, która jest czynna w miłości. Możecie sobie zapisać, jeżeli robicie notatki. Marek 5,36, nie bój się tylko wiesz. Psalm 56,4 czytamy piękne słowa, ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. W Psalmie 18 czytamy, że miłuje Cię, Dawid mówi, miłuje Cię Panie mocy moja. Pan skałą i twierdzą i wybawieniem moim. On jest moją twierdzą, on jest fortecą, w której się chowam. Lubię tą piosenkę, nie wiem, czy ją znacie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Znacie ją? Tak? Być może zaśpiewamy nowoczesne uwielbienie. Tak. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Nie boję się, gdy ciemno jest. I kończąc, chciałbym jeszcze jedną historię Wam powiedzieć. Kto z Was zna człowieka, który nazywa się Jim Carrey? Znacie? Tak? Robi się wesoło od razu? Słyszeliście o nim? To jest jeden z największych komików dzisiaj. Świetny gość, grał w takich filmach, między innymi jak Maska, tak? Jest taki fajny film o tych zwierzakach, które też szuka. Tak? Ice Ventura, dobrze, Piotrek? Jaka ta rola? Lubię ten film. I wiecie co? On ostatnio czytałem, słuchałem jego wypowiedzi. On mówi, że jego ojciec mógł zostać jednym z największych komików na świecie. Miał takie predyspozycje. On opowiada też o tym, że ojciec podjął bardzo konserwatywny wybór i został księgowym. Przyjął taki bezpieczny styl życia, został księgowym i po 12 latach zwolniono go z pracy. I rodzina musiała naprawdę wiele zrobić, żeby przetrwać przez lata później. I on mówi tak, Jim Carrey mówi, możesz ponieść porażkę robiąc to, czego nie chcesz. On w sercu chciał być komikiem, chciał grać. Wybrał ze strachu. Znaczy, wybieramy nieraz ze strachu i mówimy, że to jest praktyczne. Nazywamy to praktycznością. Praktycznie muszę rodzinę wyżywić, tak? Zostanę księgowym, nie to, co mi serce podpowiada. Nie zostanę muzykiem, ale pójdę gdzieś tam do pracy, tak? No, bo przecież to praktyczne musi być wszystko. I ponosimy porażkę, wybierając ze strachu, ale możemy równie dobrze podjąć ryzyko robienia czegoś, co kochamy. Zgadza się? Możemy podjąć ryzyko robienia tego, co kochamy. Czym są motywowane nasze decyzje w życiu? Czy strachem, czy miłością? To jest bardzo ważny test. Czy podejmujemy je ze strachu, czy podejmujemy je z miłości? Wielu z nas podejmuje decyzje niestety ze strachu. Słowo Boże mówi, lecz my nie jesteśmy z tych, co giną, z tych, którzy się cofają, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Bóg jest z nami. I to czyni wielką różnicę. To czyni potężną różnicę. Kiedy jest człowiek,
kiedy człowiek jest z Bogiem. To jest największa różnica, jaka może być. Dawid i Goliat. Dawid pokonał Goliata, bo Bóg był z nim. Wiele rzeczy. Jozue. To jest pierwszy rozdział Księgi Jozuego. Bóg mu zapewnia, mówi. Nikt przed tobą, piąty wiersz, nikt przed tobą się nie ostoi. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bóg mówi, nie odstąpię cię. Dzisiaj do nas mówi Bóg. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Jestem z tobą. Jestem z tobą. W dziewiątym wierszu mówi, bądź mocny i mężny. Nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I Bóg mówi do niego, daj ci obietnicę, ziemię obiecaną. Wow, super. Mówi, idź on do ludzi. Zobaczcie, jak działa. Tam mówi, daję ci, no to spadnie mi z nieba, nie? Idź, no zobacz, a ja będę z tobą. Wszelka moc jest dana do tego, to zrób. I to jest ta wielka różnica. Powstacie, pomnijcie. Wierzę, że Bóg dzisiaj chce łamać ducha strachu, ducha lęku w naszym życiu. I widzę was dzisiaj w miejscach, jakie Chrystus przeznaczył dla was. Jako liderów, jako ludzi, którzy mają wpływ. Liderów to nie znaczy, że ty będziesz liderem, nie wiem, szkółki niedzielnej w kościele czy coś. Są do tego odpowiednie osoby. Ale tam, gdzie pracujesz, możesz mieć wpływ niesamowity. Bóg powołuje biznesmenów, dyrektorów, ludzi rządzących i niech oni mają tam wpływ i tam świadczą o Bożym Królestwie. Tam właśnie, gdzie jesteś. Czy nie brakuje nam nieraz odwagi do tego i wiary, żeby przyznać się, kim jesteśmy? A brakuje. Potrzebujemy pokonać ograniczenia, pokonać strach. Duchu Święty, wierzę, że Ty dałeś ten obraz tych dwóch skrzydeł i wierzę, że Ty działasz dzisiaj tak i teraz przechodzisz się w takim potężnym też szumie, że przychodzisz do nas, do naszego życia, Panie, dotykasz się każdej osoby, która jest na balkonie, która jest tutaj z tyłu, przechodzisz do przodu dzisiaj, usuwając wszelki lęk i niepokój. Mówisz dzisiaj do nas, ja Pan Bóg Twój jestem z Tobą, nie bój się, mówi Pan. Nie bój się, maleńka krzutko. Ja jestem z wami. Po wszystkie dni aż do skończenia świata nie porzucę cię i nie opuszczę. Moim jesteś, wybrałem cię. Dziękuję ci, że jesteś pośród nas. Dziękuję ci, że dajesz nam narzędzia do tego, aby zdobyć i wejść w miejsce powołania i zdobyć ziemię obiecaną, to, co przeznaczyłeś dla Kościoła, dla każdego z nas zasobne. Dziękuję ci, że razem jesteśmy zwycięzcami, tworzymy piękny akord przed Tobą, że właśnie razem jesteśmy w jedności Ducha Świętego. To tak szczególnie Tobie się ta jedność podoba. Dziękuję Tobie za Twoje słowa, za każdą osobę. Dzisiaj przyjmujemy błogosławieństwo Twojego słowa. Święty Duch nas prowadzi. Amen.